Jakiś nieznajomy rozmawiał dzisiaj w sklepie z górnikami. Powiedział, że chyba cię zna. Jak wyglądał? Był ubrany jak urzędnik. Zdaje mi się, że miał drewnianą nogę. Wolałbym nie spotykać swoich dawnych znajomych. Jakieś kłopoty? Dawno temu oskarżono mnie o zbrodnię, której nie popełniłem. I przewieziono mnie do ziemi Van Diemen'a. Kolonia karna. Udało mi się uciec. A teraz cię szukają. Czy ten mężczyzna pytał o moje nazwisko? Nie, jeśli jesteś niewinny, powinieneś wziąć sobie adwokata, żeby wyjaśnił tę sprawę. To nie takie proste. Kiedy byłem w kolonii karnej, trochę narozrabiałem. A twoja rodzina? Mieszkają w Anglii. Myślą, że nie żyję i niech tak zostanie. Kiedy przyszedł ten list? W zeszłym tygodniu, proszę pana. Przesłano go do pańskiej posiadłości, a pańska matka przysłała go tutaj do Londynu z inną korespondencją. Mam nadzieję, że to nic złego, proszę pana. Nie, piekielny ośle. Tylko tyle, że powinien zostać doręczony natychmiast po przybyciu. Dopiero pan wrócił z Paryża i pomyślałem, że nie widzisz, że napisano pilne? Umiesz czytać? Nieważne, wynoś się. Pan Devine? Dzień dobry, pan. Za chwilę podamy kolację. Nie spodziewałeś się mnie, prawda? Sara. Ja naprawdę nie chciałem. Cichosza, mój drogi. Ryszardzie, przypuszczam, że tak się teraz nazywasz. Nie pora na wyjaśnienia. Możesz być sobie Ryszardem Devine dla świata. Ale dla mnie jesteś zwykłym, zbiegłym mężem. Wracaj do stołu i jedz kolację, bo inaczej wezwę policję. Pomyśleć tylko, spędziłam pół życia wyciągając cię z tarapatów. I co za to mam? Jest mi naprawdę przykro, Saro. Tak jakoś wyszło. Znam każdy twój krok od chwili przybycia do Anglii. Wiem o twoich podróżach na kontynent, o wszystkich twoich poszukiwaniach, zbieraniu informacji.
Tak jak ty, połączyłam to wszystko w logiczną całość i wiem, że doprowadzasz do ruiny uczciwą rodzinę. Od kiedy to stałaś się taka cnotliwa? Kiedy zaczęłam myśleć? Jestem teraz bardzo bogatą kobietą w Nowej Południowej Walii i nie muszę już uciekać się do żadnych sztuczek. Przyjechałam po ciebie, Ryszardzie. Może i jesteś bogata, Saro. Ale to nic w porównaniu z bogactwem i wpływami Ryszarda Devine. Mam dom w Londynie i własne stajnie. W Coast stoi mój jacht. Mam willę w Brompton. Jestem urządzony na całe życie. Doprawdy? Richard Devine, tytan wyścigów. Gdy zobaczyłam to zdjęcie, pomyślałam, że warto wydać trochę pieniędzy na poszukiwania. I znalazłam cię. Ale na jak długo? Czy pomyślałeś o człowieku, któremu ukradłeś jego tożsamość? Co będzie, jak zobaczy to zdjęcie? To niemożliwe. Według wszelkich przesłanek pan Richard Devine jest martwy. Jesteś pewny? Oczywiście. Mogę cię zapewnić, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby kiedykolwiek się tu pojawił. Świetnie. To pewnie cię zainteresuje, że pewien mężczyzna o nazwisku Rufus Dawes zbiegł z Port Arthur ponad 2 lata temu. Co takiego? Rufus Dawes. Jesteś tego pewna? To zresztą i tak nie ma znaczenia. Prawdopodobnie nie udało mu się przeżyć. Tobie udało się. Ale i tak nie może mnie wydać. Podpisałby wtedy na siebie wyrok śmierci. Ale może cię zabić. Zdaje mi się, że chciał cię zabić za to tylko, że wymieniłeś nazwisko jego matki. Działki poszukiwaczy złota są na wprost, panie majorze. Dostanie pan tam także żywność. Pójdę do sklepu, proszę pana. Niech pan poczeka po wodzie. Muszę się trochę rozruszać. Dopilnuj, żeby napojono i nakarmiono w konie. Zobaczymy się w sklepie. Poproszę filiżankę gorącej herbaty. Poczekam tutaj. Na dworze jest chłodno. Czy ma pan zapasy mąki i baraniny?
Mamy pełne magazyny. Baranina kosztuje 2 szylingi za funta. Drogo. Na tych terenach brakuje żywności. Tak, to oczywiste. Wezmę 6 funtów mąki i 10 funtów baraniny. Proszę herbatę dla tego pana. W drodze do Sydney zatrzymam się w posiadłości mojego przyjaciela. Niedawno się tu osiedlił. Wystarczy mu na pewien czas. Dostanę wszystko z tej listy? Wszystko, proszę pana. Świetnie. Wypiję herbatę przy kominku. Dziękuję. To chyba wszystko. Jedziemy. Kto to był? Major Vickers. Jego zięć nadzoruje wszystkie więzienia w kolonii. Kapitan Frer przebywa teraz w Melbourne. Widziałem go raz w zeszłym roku. Mówi, że my, kawalerzyści Królowej Wiktorii, jesteśmy najlepsi. Czy pani Frer też mieszka w Melbourne? Słyszałem, że dalej mieszka z ojcem w Sydney. Tamtejszy klimat jej lepiej służy. Kim jest pani Frer? To ktoś, kto dał mi nadzieję. Przykro mi, kapitanie Frer. Nie zajmuję się ściganiem przestępców. Reprezentuję ich interesy w sądzie podczas procesów. Nie sądzę, aby jakikolwiek adwokat chciał mieć takiego klienta. Nie mogę sobie pozwolić na tak staranny dobór klienteli, kapitanie. A teraz, jeśli pan wybaczy, dobrze panu zapłacę za każdą informację dotyczącą Rufusa Dawesa. Jest pan pewien, że znajdzie go pan tutaj, kapitanie? Nie mam pojęcia. Ale znam sposób ich rozumowania. Gdybym to ja chciał się gdzieś ukryć, to wybrałbym kopalnię złota. Ten mężczyzna, który pytał o ciebie, ten z drewnianą nogą. Jakieś kłopoty? Niekoniecznie. Sprzedać dom North End. Dlaczego na miłość boską? Chciałeś, abym sam zajął się wszystkim, więc to robię. Mam zamiar to wszystko sprzedać. Ale posiadłość rodzinna, rzeźby Gribbonsa w jadalni są najpiękniejsze w całej Anglii. Nic na to nie poradzę, potrzebuję gotówki. Skąd weźmiesz kupca? North End jest warte przynajmniej 500 000. Rozmawiałem już z kilkoma osobami, które podzielą go na działki budowlane. Podzielą North End? Mówią coś o linii kolei podmiejskiej ze stacją w Johnswood. Ryszardzie, ty z pewnością żartujesz. Jestem śmiertelnie poważny. Moja żona Sara, ożeniłem się na kontynencie w zeszłym miesiącu. No więc Sara chce się przenieść na pewien czas do Ameryki. Mój synu. Przykro mi, Francis. Naprawdę próbowałam. Ale nie potrafię go polubić. I nie sprzeda tego domu. Nie powstrzymasz go, Elinor. Jeśli jest moim synem, to tak. Co to znaczy? Ja i Ryszard dzielimy pewną haniebną tajemnicę. Jeśli ten mężczyzna, podający się za mojego syna, nie będzie jej znał, to znaczy, że jest oszustem.
Może nie powinnaś tam jechać. Od tej pory, Jack, tam gdzie ty, tam i ja. Ciekawe, dlaczego powiedziała, żebym przyjechał sam. Upłynęło już wiele czasu, chyba nie podejrzewa niczego. Chciałam z tobą rozmawiać w cztery oczy, Ryszardzie. Jako jego żona mam obowiązek i przywilej wysłuchania tego, co mam u pani do powiedzenia. Bardzo dobrze. Zabraniam ci sprzedaży posiadłości Sir Edwarda. Zabraniasz mi? Robię wszystko zgodnie z testamentem mojego ojca. Czy już zapomniałeś, co tu się wydarzyło 18 lat temu? Nie pamiętasz, dlaczego opuściłeś ten dom, w którym przyszedłeś na świat? Dom, który teraz chcesz sprzedać obcym? O co tu chodzi, proszę pani? Mój mąż chodzi o to, że ten mężczyzna jest być może pani mężem, ale nie jest moim synem. Jesteś zdenerwowana, mamo. Stąd to oskarżenie. Mój syn i ja mieliśmy wspólny sekret. Nie wydaje mi się, abyś go znał. Wolałbym raczej go nie znać. A ty chyba wolałabyś nie słyszeć o nim ponownie. Po tylu latach mam dosyć siły, aby to znieść, jeżeli wiesz, o co chodzi. Powiedziałaś, że jestem mężem Sary, ale nie jestem twoim synem. Prawdą jest, że jestem twoim synem. Ale Sir Edward nie jest moim ojcem. Tylko tak zgadujesz. Może więc też zgadnę imię mojego prawdziwego ojca. Powiedzmy, że moim ojcem jest twój kuzyn. Armigal Wade, Lord Bellasis. Nie płacz, mamo. Nic się nie zmieniło. Nie zdradzimy twojego sekretu. Nie rozumiesz, co to oznacza? Nadal mogę ci zabronić sprzedaży North End. Nie masz prawa do spadku. Jako bankartowi. Według prawa nic ci się nie należy. Rozumiem, matko. Ale jeśli będziemy się trzymali litery prawa, to jak uchronimy twój sekret? Jak uchronimy twoje dobre imię przed publicznym skandalem w Londynie? Skąd u licha mogłeś o tym wiedzieć? Arystokratom tylko się wydaje, że mogą ustrzec swoje sekrety przed służbą. Ryszardzie, dlaczego wychodzisz w nocy? Nie wybieram się do innej kobiety. Wolałabym, żeby tak było.
Idziesz na spotkanie z tym człowiekiem, który dał ci list. Czy tak? Tak. Nie chodź, Ryszardzie. Proszę. Nic mi nie zrobi. Skąd wiesz? Gdyby chciał wydać mnie władzą, już by to zrobił. Więc po co chce się z tobą spotkać? Chyba chce pieniędzy. Za co? Za swoje milczenie. A ty co zrobisz? Dam mu je. Proszę wejść, panie Wade. A może powinienem powiedzieć, panie Dawes? Czego pan chce, panie Willis? To szantaż? Wszyscy szukamy złota, panie Dawes. Każdy na swój sposób. Z wyjątkiem mnie, Dawes. Przykro mi, Dawes. To nie moja wina. Chciałem się tylko naciągnąć na trochę forsy, ale ten uparty jegomość przejrzał mój plan i przyszedł tutaj za mną. Ma pan szczęście, że to zrobiłem. Czy pan choć przez moment przypuszczał, że ujdzie pan z jego rąk żywy? O nie, panie Willis. Tylko w ten sposób może pan na nim zarobić. Dopilnuję, żeby miał pan swój udział w nagrodzie. Proszę mu to nałożyć i trzymać się z dala od linii strzału. Wymyśliliście niezłą sztuczkę, ty, Dawes, i ten twój obłudny pastor. Powiedz mi, Dawes, czy moja żona miała coś z tym wspólnego? Ta chwila kosztowała mnie mnóstwo czasu i pieniędzy. Jaka szkoda, że wszystko na próżno, kapitanie. Niech się pan nie rusza. Ten pistolet wycelowany jest prosto w pańskie serce. Nie wierzę panu. Mam nadzieję, że nie życzy pan sobie dowodu, panie Freer. A teraz proszę położyć pistolet na stole i odsunąć się. Jesteś głupcem, Willis. Jeżeli uwolnisz tego człowieka, to już nigdy nie będziesz bezpieczny. Pomyśl o tym. Niezależnie od sumy, którą ci zechce zapłacić. Pan nie rozumie, panie Freer. On mi już zapłacił. Dawno temu. To pan mnie zna. To pan zachęcił mnie do nauki. Jeden dodać jeden równa się dwa. Dwa i dwa to cztery. 18 lat temu płynęliśmy razem na statku Malabar. Mały 11-letni chłopak, którego pan uczył liczyć. Blinker. A teraz
Stary przyjacielu, co z nim zrobimy? Zdaje się, że złapaliśmy tygrysa za ogon. Możemy go związać i załatwić tutaj. Nikt nie przychodzi do tej chałupy. Za 4 dni wyślę anonim do garnizonu. Trafił cię? Stolarz opatrzy mi ranę. Po raz pierwszy dziękuję za moją drewnianą nogę. Nie żyje. Przykro mi, że cię w to wmieszałem. To dla mnie nie nowość. Pamiątka dla komendanta, który uważał, że to świetny pomysł, aby chłopcy wybierali wodę z kamieniołomów, w których często osuwały się skały. Miałem więcej szczęścia niż mój kumpel Timmy. Mnie zmiażdżyło tylko nogę. Konia znajdą już wkrótce, ale miną tygodnie, zanim odnajdą ciało. Ty w tym czasie możesz się gdzieś ukryć, jeżeli obawiasz się czegoś. A co będzie z tobą? Nie miałem z Frerem nic wspólnego. I tak na początku miesiąca wyjeżdżam do Anglii, żeby zająć się sprawami górników. Może pojedziesz ze mną? Do Anglii? Po co? Na Malabarze twierdziłeś, że jesteś niewinny. Jeżeli to prawda, to postaram się załatwić ci nowy proces. Tak samo jak przedtem, nie mam zaufania do brytyjskiej sprawiedliwości. Ale możesz coś dla mnie zrobić, gdy będziesz w Londynie. Chciałbym, żebyś dowiedział się o pewną pani. Jakaś dawna miłość? To pani, która była kiedyś bardzo dla mnie dobra. Chcę wiedzieć, jak się miewa. Nazywa się Eleanor Devine. Chyba nadal mieszka. Wiem, gdzie mieszka. I mogę ci od razu udzielić informacji. Miewa się dobrze. Znasz ją? Nie. Ale kiedy byłem ostatnio w Londynie, przeczytałem artykuł. Jej syn właśnie wrócił do domu po latach nieobecności. To już było jakiś czas temu. Tak, proszę pani. Chciałabym rozmawiać z panem Wade. Nie ma go. Czy mogę w czymś pomóc? Kiedy wróci? Sprzedał sklep. Wyjechał 2 miesiące temu. Nie wiem dokąd. Przykro mi. Pani Frere, prawda? Czy my się znamy? Mówił o pani. Dziękuję. Ostrożnie, wuju. To też chyba idzie na sprzedaż. Wiem o tym doskonale. To ja kupowałem dla Sir Edwarda. To jest dzisiaj tak wiele warte,
Że... Dobrze, świadczy o twojej przenikliwej dalekowzroczności. Wiem, wuju, często mi o tym opowiadałeś. Oczekuję lada moment kupców. Zniszczą to wszystko. Wiesz o tym. Te cudowne rzeźby pójdą na opał. I tak być powinno. Te kloce drewna już dość długo ogrzewały duszę rodu Devine. Pora, żeby dostarczyły ciepła innym ludziom. Postęp, wuju. Postęp. Nie powinniśmy go opóźniać. Gdybyś wiedział, ile wezmę za sprzedaż tej starej chałupy. Weź sobie ten wazon, wuju. Mój pożegnalny podarunek. Już są. Dziwisz się? Przecież oczekiwałeś ich. Tak, ale tak naprawdę nie wierzyłem aż do tej chwili. Pół miliona funtów. Saro, czy masz pojęcie, jak możemy żyć za to w Ameryce? Żyć tam? Możemy ją kupić. A pani Elinor? Dostaje 3000 funtów rocznie. I pewnie ma odłożoną jakąś okrągłą sumkę. Proszę wybaczyć, ale czeka na pana dwóch panów. Panów? A tak, byłbym zapomniał. Wprowadź ich, proszę, do gabinetu. Już to zrobiłem, proszę pana. To dobrze. Powiedz im, że zaraz tam będę. Witamy w North End, panowie. Jak to mówią Hiszpanie, mój dom jest waszym. Nazywam się Henry Collins. Jestem adwokatem pana Randolpha. To moja żona, pani Devine. Mam tu wszystkie dokumenty. To dobrze. A więc do rzeczy. Moi adwokaci przejrzeli papiery i zapewniają mnie, że wszystko jest w porządku. Więc zostaje nam tylko złożenie podpisów na końcowym dokumencie. Tylko tyle? Oczywiście. Pan Randolph podpisał czek i za chwilę przekażę go panu. A więc, panowie, może kieliszek sherry? Saro, zadzwoń, proszę. Czy moglibyśmy przejść do rzeczy, Henry? Proszę nie traktować tego jako niegrzeczność, panie Devine, ale gdybym znosił teraz za każdą swoją transakcję, to rzadko bym trzeźwiał. Jak pan sobie życzy? Ma pan absolutną rację, panie Randolph. Najlepiej będzie, jak przejdziemy do rzeczy. Mówiłem panu, że nie wolno przeszkadzać panu Devine. To zajmie tylko chwilę, przykro mi, ale on ma ważne spotkanie. Doprawdy? Zawsze się uważałem za ważnego jegomościa. O co chodzi, Reason? Ten pan wepchnął się tutaj, proszę pana. Czy mam wezwać policjanta? Proszę mi wybaczyć, że przeszkadzam. Więc o co chodzi? Pan Richard Devine? Nie może pan z tym poczekać? To sprawa niezwykłej wagi. Widzi pan, prowadzę dochodzenie w sprawie zbiegłego przestępcy nazwiskiem Rufus Dawes. Jesteśmy teraz zajęci, ale proszę zostawić wizytówkę i mąż spotka się z panem. Czy czwartek odpowiada panu? Mnie tak, proszę pani. Ale skądinąd wiem, że zarezerwowali państwo miejsca na pokładzie statku Manchester, który jutro w południe odpływa do Ameryki. To z pewnością jakaś pomyłka. Nigdy nie słyszałem o tym. To bardzo dziwne, panie Devine. Widzi pan, mamy przekonywujący dowód, że ten Rufus Dawes i Richard Devine to jedna i ta sama osoba. Być może.
ale ja nie jestem Ryszardem Devine. Nie rozumiem, proszę pana. Więc kim pan jest? Pokażę panu swoje dokumenty. W górnej szufladzie, Sarah. Pokaż im. Nie ruszajcie się, panowie. Umiem się nim posługiwać. Od razu pośpiech, panowie. Możemy poczekać na zewnątrz. Przepraszam bardzo. Dałeś wspaniałe przedstawienie. Dzięki, panie Wade. Szkoda, że widownia tego nie doceniła. Przepraszam, że naraziłem cię na niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, panie Wade? Byłem w znacznie większym niebezpieczeństwie na scenie w High Market. I to za o wiele mniejsze pieniądze. Proszę wybaczyć, że przeszkodziłem panom. Jestem Richard Wade, daleki krewny. Nazywasz się Reason, czy tak? Bądź tak dobry i przygotuj panom powóz. Obawiam się, że ich powóz znajduje się chwilowo w innych rękach. Nadal jestem zainteresowany transakcją, oczywiście, jeśli prawdziwy właściciel zechce sprzedać posiadłość. Obawiam się, że to nigdy nie nastąpi. Ryszardzie, słyszałam jakieś hałasy. Czy wszystko w porządku? Rok później. Major Vickers. Służący powiedział mi, że wypytywał pan o Ryszarda Devine. Tak, proszę pani. Czy zastałem go w domu? Ryszard Devine nie żyje. Rozumiem więc, że ten pan, który tu mieszka od roku pod nazwiskiem Ryszarda Wade, to syn mojego świętej pamięci kuzyna, Emmergale Wade'a, Lorda Bellasis. Rozumiem. W takim razie jest panią Lady Eleanor Devine. A mój syn Ryszard nie żyje od prawie 20 lat. Rozumiem. Przepraszam. Nie chciałem pani niepokoić, pani Eleanor. Nie przynoszę złych wieści. Major Vickers. Panie Dawes. Ogromnie się cieszę, że pana tu widzę.
Chciałbym powiedzieć to samo, majorze. Miałem właśnie poinformować panią Elinor, że przynoszę dobre nowiny. W porcie w Sydney odegraliście z Sylwią niezłą komedię. Była zawsze dla mnie dobra. Ufam, że czuję się dobrze. Powiedziała mi, że mój świętej pamięci zięć kapitan Frere rzeczywiście obiecał panu prawo łaski. Dzięki pańskiemu wiernemu Willisowi i Sylwii poprosiłem o powtórne zbadanie pańskiej sprawy. Ryszard jest niewinny. Lord Bellasis żył, gdy się rozstawali i podarował Ryszardowi ten zegarek. Jestem tu od miesiąca i przeglądam dokumenty z pierwszego procesu. Jest wiele sprzeczności, których wtedy nie ujawniono. Sprzeczności, które stawiają pański wyrok w nowym świetle. A jeśli chodzi o późniejsze oskarżenia skierowane przeciwko panu, jako że czuję się osobiście odpowiedzialny za większą część pańskich kłopotów, przekonałem gubernatora o konieczności uchylenia tych zarzutów. Bezwarunkowy akt łaski w imieniu korony. I list od mojej córki. Mieszka teraz wraz ze mną w Anglii. Przypuszczam, że przyjmie pan zaproszenie na obiad. Dobry panie Dawes. Mój ojciec i ja uprzejmie pragniemy zaprosić pana na obiad w posiadłości Trzy Wiązy w niedzielę o 1 po południu 24 lipca. Ucieszy pana pewną wiadomość, że... Wykonanie kopii i opracowanie tekstu Hagi Film i Wideo Wrocław czytał Tomasz Orlicki.